Hello everyone, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku serii The Escapist. Daliście mi do zrozumienia, że seria się podoba, tak więc lecimy z serią i chodźmy na apel, bo to już jest trzeci dzionek. Tak więc oczywiście szybciutko chłopcy, raz, dwa. Okej, okay. Tak więc oczywiście ja nic. No dlaczego? Dlaczego? Na dzień dobry. Musiałem mieć przerąbane. Okej, okay, tak więc może być pewnym problemem. Mam nadzieję, że nie mam nic złego. Okej. Przynajmniej mogę sobie tutaj spacerować, jak rozmawiają. Okej, nie będę zmierzać na razie do celi. Chyba trochę przypał. Okej, czy mamy coś nielegalnego? Wydaje mi się, że mamy tutaj książkę, zegarek. Chyba nie powinni być jakoś szczególnie źli. Tak więc chodźmy na śniadanko. Aczkolwiek nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Powinniśmy raczej zadbać o nasze statystyki. Wspaniałe, no ale okej. Ja już mniej więcej wiem, że muszę wziąć tacę i takie najprostsze rzeczy. Ale oczywiście to w sumie mi nic nie daje tutaj. Siema, Jacob. O, sorry, chciałem pogadać albo coś. Ale okej, chodźmy z tą tacą, po prostu przespacerujemy się i może wreszcie zaczniemy dbać o jakieś statystyki i po prostu zacznijmy pakować, bo nasza postać ma oczywiście statystyki. Mamy teraz czas wolny, zobaczcie, siła, szybkość, inteligencja. Nie jestem za bardzo rozwinięty, więc po prostu dzisiaj plan jest taki, że potrenujemy sobie. Na razie jest 5 powtórzeń, czas wolny, okej. I zobaczcie, tutaj jest jeszcze ten piorunek, 32%. To jest nasze jakby przegrzanie się, tak więc nie chcemy za bardzo się przegrzać, bo inaczej po prostu nie będzie się dało czy to bić, czy to po prostu pakować dalej. A dzisiaj dzień pakierni, dzisiaj robimy nogi, żeby móc uciekać z więzienia, halo. Okej, taki jest plan. Tak by the way, pisaliście mi, że kopiuję pomysł od Mandzia, ale tak naprawdę to wy mi zaproponowaliście tę gierkę, a ja, że po prostu ostatnio widziałem na jakimś Humble Bundle czy gdzieś po prostu i dorwałem tę gierę. Okej, chodźmy po prostu tutaj. Dodatkowo jest jeszcze właśnie polska wersja, myślę, że spodobało się to wam, bo specjalnie musiałem robić niecne rzeczy, ale to już mniejsza. Okej, teraz czekamy pod prysznicem, aż to nam opadnie cały ten poziom zmęczenia. Okej, i co robi generalnie siła? Z tego co wiem, zwiększa nasze zdrowie. Gotowy nie. Poziom wściekłości strażników na razie 0. Okej, wszystko pod kontrolą. Co możemy robić dalej? No ja bym na początek może podbał troszeczkę o szybkość, ale okej. Obiad. Czy my potrzebujemy iść na obiad, czy my będziemy znowu dawać żyjemy? Okej, no chodźmy, tutaj się przynajmniej coś dzieje. Tak więc przyłączmy się do reszty na ten czas. Okej, kostka mydła, zapalniczka. Powiem wam szczerze, że nie znam za bardzo craftingów, bo jeszcze jestem noobem. Ale jeśli coś chcecie dać do zrozumienia mi, to halo halo, piszcie w komentarzach. Okej, tutaj będziemy potrzebowali jakieś kluczyki. Generalnie nie mam pomysłu jeszcze, jak nawiejemy dokładkę. Nie mam pomysłu za bardzo, jak naleźć tego więzienia. Mamy tutaj szalony płot. Okej. Tylko jest jeszcze jedno pytanie, czy ja mogę po prostu przeciąć ten płot i po prostu pójść? Czy to jest w ogóle do przycięcia? Też jest dobre. Okej, ale w każdym razie, 13, tak więc może chodźmy do pracy, bo jakoś pieniążki trzeba robić. Tutaj nie mogę niestety w więzieniu dorwać komputera, chociaż... Do roboty, Flipin, co ja, już lecę, panie. Okej, fuck my life, nie mam miejsca. No wyjdź mi stąd. Okej, spróbujemy sobie. What the fuck? Pralka? Nie. Spróbujemy sobie wyrzucić najpierw właśnie niepotrzebne przedmioty. Kostka mydła raczej nam się nie przyda. I pierzemy ludziska, pierzemy! Come on, czemu to nie działa? Okej, wywalimy sobie może. Albo nie, bo chciałem przerzucić, żeby było mi wygodniej pracować, ale cóż. Dobrze. Okej, przynajmniej nie mamy jakiejś bardzo skomplikowanej pracy. Wystarczy to wrzucić tutaj, to tutaj wyjąć.
pranie nie jest takie trudne, tak szczerze. Zawsze wydawało mi się to nierealne zrobić pranie, ale okazuje się, że obsługa pralki jest tak prosta jak obsługa, nie wiem, odkurzacza. No, wystarczy włączyć, nacisnąć start. Tryb codzienny, nic nie trzeba przekręcać. To nie jest wynalazek szatana, prawda? Okej. Pierzcie się kolejne ciuszki. Trochę więziennych, trochę policyjnych. Okej, i chyba będziemy mieli robotę skończoną na dziś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pięknie. Tak mi się wydaje, że to jest zaliczone. Czy jeszcze nie? Nie no, powinno być. Ale zróbmy tak jedno na pokaz. Okej, nawet nie muszę chranić to. Czas na ćwiczenia. Okej, to nam się przyda, myślę. Jacob, siema. Zobaczcie, ten koleś mnie jakoś bardziej lubi, jak z nim gadam. Ej, Flippin, już do mnie? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Co się stało? Możecie mi wytłumaczyć? Bo ja na przykład nie wiem. Chciałem tylko pogadać. Był jakiś like tutaj. Ale okej, chyba jestem trochę złym człowiekiem. Ruchy Flippin. No jak się na mnie drą? Ej, dzisiaj jest jakiś niefajny dzień na tej siłce. I w tym w ogóle więzieniu. Masakra. Chodźmy, bo tu jest przynajmniej jakieś miejsce, żeby coś przykoksić. Okej, no i nie narobiłem się za bardzo powtórzeń. Krzanie was. Krzanie was wszystkich. Wypadałoby się troszeczkę zmęczyć, więc chłopaki niech się myją. Ja jestem troszeczkę w plecy, więc muszę zasuwać. Okej, widzę, że tam jest bijatyka. Świetnie, wy się bicie, a ja wszystko tam posprzątam zaraz. Przynajmniej taki mam plan. Come on, come on. Ej, ale za co ja dostałem oklep? Tylko zagadałem do typa i chciałem się zapytać, czy ma coś może na sprzedaż. Come on, come on. Zgubiłem moją błąkaczkę. What the fuck, a gdzie ona ma pływać? Brzmi bardzo przyjemnie, okej. Może troszeczkę taki szybciutki prysznic. Taki mega szybciutki, powiedzmy, że był. Może troszeczkę najpierw, że będę śmierdział, ale wreszcie po takim ciężkim treningu możemy coś wszamać. Okej, i szamiąc, spada nam zmęczenie. Poziom się głosi strażników, okej, zdrowie gotowa. Właśnie, nad gotową trzeba też podpracować. Okej, nić dentystyczna, spinacz, zapalniczka. Myślę, co by możemy jeszcze skraftować tutaj. Okej, myślę, że jeśli chodzi o jedzenie, to by było na tyle. Przejdziemy niedługo jeszcze do różnych diatek, wszystko będzie. Wieczorny czas wolny, o, nareszcie, nareszcie. Moje biurko, może kogoś po prostu sobie okradniemy na razie, bo myślę, że jest to jakiś pomysł, halo? No i oczywiście idzie policjant, ale apteczka mnie tak bardzo kusi. DVD? No halo. To nie ja, generalnie. I tutaj jest moje biureczko, właśnie. Ciekawi mnie, czy przeszukają je i zabiorą wszystko. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Halo, halo, kolego. Powinniśmy zalać siłownię. Zalać masę. Come on. Poczekaj, 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 poczekaj. Kolego. Okej. Nic nie ma na sprzedaż. Okej. To co, może jeszcze byśmy popakowali troszeczkę, bo w sumie jest jeszcze wieczorny czas wolny. Albo właśnie, może trening, jeśli chodzi o szybkość, też by się przydało. Tak więc robimy kilometry. Przy okazji się bardzo zdrowo pocę. Myślę, że jest prawidłnie. Okej, widzę, że tam ziomuś coś wyrzucił. A jak my będziemy stąd uciekać? Cały czas nie wiem, jest wiele możliwości, bo można zrobić podkop. Można nawiać może jakąś górą, nie wiem. Albo wystarczy zwykły kluczyk. Nie mam za bardzo jeszcze planu, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, powiedzmy. Okej. 50% zmęczenia, no to jest tak mało, jeszcze dam radę wycisnąć. Wycisnę siódme pody. Okej, ile mamy tego czasu? Bo ja przez całą noc zaraz będę jak Spir Gonzales. Okej. 70 80. Dobra, zbliżamy się do końca. Zaraz nie będziemy mogli ćwiczyć.
Come on, come on. Przydałby się jakaś broń. What the fuck? Jakieś problemy. Okej, dramy. Uwielbiam to właśnie. Tego mi brakowało. Myślę, że możemy teraz wreszcie odpocząć i zobaczmy nasze statystyki. Jest poprawa. Siła 40. Szybkość. Ta szybkość 30. Inteligencja. Jakąś książkę wypadałoby przeczytać. What the fuck? Okej, widzę, że jest jakaś bijatyka. Świetnie, że nie ma policji tam. Wieczorny apel. Okej, zaraz się załapiemy. Cześć, co tu masz? Taśma klejąca. Taśma klejąca brzmi bardzo. Zestaw pedikir również, ale taśma klejąca jest, jakby nie było, bardzo przydatna. Bardzo przydatna. Na pewno w tej gierce będzie równie przydatna, co w życiu prawdziwym, bo bez taśmy klejącej nie wyobrażam sobie życia. Okej, Whitney, jakiś loser. Następnym razem w ogóle będziemy musieli nazwać ich jakoś lepiej. Bo da się nazwać właśnie członków więzienia albo nawet, znaczy członków więzienia naszego klubu tutaj, naszych więźniów. Ale da się też właśnie policjantów pan. Czemu oni są per pan? Okej, w każdym razie gaszenie świateł. Chyba musimy kucać do celi powoli. Okej, dlatego przeanalizujemy teraz właśnie, co możemy schować. Taśma klejąca. Okej, grzebień. Myślę, że zielone rzeczy można tutaj spokojnie zapakować. Czerwone są nieco przypałowsze. Jak taśma klejąca. Okej, mamy kablówkę? What the fuck? Puszczę. Czemu nie? Hej, ona przynajmniej będzie zagłuszać. Dobra. A na górze mamy jakiś szyb wentylacyjny. Tak więc jeśli ogarniemy jakiś śrubokręcik, to myślę, że na luzie dałoby radę coś tutaj poogarniać, ale myślę, że na razie to tyle. Tak więc zdrzemnijmy się. Chodźmy spaciu i zobaczymy, co pokaże, co przyniesie nam kolejny dzień, czwarty już. Wow. Okej, ja troszeczkę odpocząłem przez całą noc. Siema, siema. Okej, zobaczmy może Questika. Jedwabna chusteczka to mój talizman, który wpadł znanego jako Jacob. Okej, możemy wziąć sobie tego Questika. Myślę, że jest on dosyć prosty. Chcę, żeby Jacob dostał lanie. Zrobiłbym to samo, ale strażnicy mają mnie na oko, to jak? Na razie może się nie klepmy. Jakoś nie czuję się na siłach, ale jakieś złodziejskie, sniki misje jak najbardziej. Wiesz co, mi się przyda? Ciastko. Ciastko, myślę, że jesteśmy w stanie ogarnąć ciastko. Więc zobaczy się. Okej, i tego już raczej nie chcemy. No i gdzie ten apel? Halo, halo? Dobra, koledzy. Oto gnojki, który chce lecić się przetrzepiemy. Come on. No nie! No czemu? Czemu ja jestem tym gnojkiem? Dobra. Okej, muszę się dzisiaj jeszcze ładnie zachowywać. Dzisiejsze posiłki będą wzbogacone kawiorem. Spełnienie marzeń. Czy ja jestem na wakacjach? Okej, tutaj byśmy potrzebowali fioletowego klucza. Generalnie nawet nie mam za bardzo pojęcia dokąd. Okej, usuń jedwabna chusteczka z Jacob. Czy Jacob ma po prostu to w swojej szafce? Yeah, baby. Okej, dostałem 20 baksów. Nawet nie musimy tego odnosić. Tak więc bardzo, bardzo prawidłnie. Zaplanuj przyszłość. Co? Okej, pralnia. Możemy sobie też zmienić pracę. To nie byłby najgorszy pomysł, bo powoli mnie ta pralnia denerwuje. Listonosz. No listonoszem akurat bym nie chciał być. Ale dozorca na przykład? Sobie siedzieć? Zacznij się zachowywać normalnie. Wyczyść. Aha. Okej, czy będziemy musieli czyścić podłogi? Pracownia metalu, to jest w sumie bardzo ciekawe. Jeśli byśmy pracowali przy metalu, może byśmy znaleźli jakieś fajne przedmiociki podczas tej pracy. Okej. No myślę, że to jest do zrobienia. Tak więc Walder. Możemy mu też jakoś tą pracę zabrać. A jako, że... O kurde, dostaję przypał. Już idę, nie krzycz. A, tutaj jest... Już, siadam, biorę i jem. Halo, grzeczny. Widzę, że tu była jakaś bijatyka. Ale raczej nam się nie uda. Chociaż może nam się coś uda tutaj z niego zgarnąć. Siema. Jej, dostałem mopa.
W każdym razie da się bezproblemowo zabrać komuś pracę. O, jaki smutny Micach. Micach, Micach, co my się z tobą mamy? Zajęty jestem. Okej, okay, ale pogadamy, dajemy lajki. Jak tam się leje generalnie? Adam, what the fuck? Okej, okay, mamy czas wolny, tak więc co ja mogę robić dalej, no? Moja postać jest jeszcze dosyć słabiutka, na pewno nie jest zbyt silna. A siła na pewno nam się przyda podczas ucieczki, podczas bijatyk, które mam nadzieję, że niedługo będą. Jeszcze zobaczymy z kim, czy to będą strażnicy, czy to będą inni więźniowie. Przydałaby się też tam jakaś ciekawa broń, ale mają mnie dziś trzepać, jakkolwiek to brzmi, ale nie fajnie, nie fajnie. Tylko trzeba będzie uważać. Okej, okay, mamy już 70% przygrzania. Halo, halo. Okej, okay. Zobaczcie, jak wspaniale spędzam czas wolny, no. Dużo lepiej niż w prawdziwości. Okej, okay, już dobijam do maksymalnego zmęczenia i możemy wreszcie wziąć prysznic. Halo, halo. Czemu jestem sam? Przydałoby się tu jakieś towarzystwo. Dobra, spróbujemy sobie zarzucić broń w razie czego. Myślę, że jest to jakiś pomysł. Jakiś nóż, ten tego. Okej, okay. I lecimy na obiad, halo, halo. Zaraz będzie opóźnienie. Będą krzyki. 15% mają wściekłości. Czemu oni są tacy spięci? Need a pussy. Okej, okay. A przynajmniej sobie odpocznę tutaj. Zejdzie mi zmęczeniem. Zobaczmy, czy jest tutaj jakaś biatyka. Jest Ronald. Co jest u Ronalda? 35, moje rzeczy znikają. Na przykład wczoraj lekarstwo, dziś usłyszałem, że jest Officer Brad. O kurde. Aha, i muszę zabrać oficerowi Bradowi twoją własność. Wiesz co, może być to trochę trudne w więzieniu. O, sorry. nie chcę być niemiły, ale... A, to ty z tym questem, a to bujaj się. Generalnie Frogdia. Prawie jak Frogen. W każdym razie jego nie szanujemy. Ej, a czy możemy wziąć sztućce? Nóż, jest to jakiś pomysł. Ale nie wiem, czy nam to jest jakoś bardzo potrzebne. Tak samo jak mop, po co mi mop? Czy ja chcę zmywać podłogę? Ale przynajmniej mam dobre prognozy na bycie cieciem. Przynajmniej już mogę czyścić podłogę. Sprzęt już jest zakupiony, więc myślę, że jestem pracownikiem idealnym. A i prawo jazdy, wszystko, full service. Stanowisko do prania, oh fuck, ja tutaj zacząłem pracować, work hard. A widzę, że muszę swoje tutaj rzeczy robić. Dobra, już jestem, już jestem. Okej, okay, zróbmy to jakoś na prędkości. Jup, jup. Okej, okay. Wreszcie mam przynajmniej jakieś miejsce. Tak więc zrobimy naszą pracę bardzo szybko. A, come on, come on. Okej, okay. Lecą kolejne ciuszki. Okej, okay, całkiem prawidłnie, ale 87, 86 mają wściekłości. Czemu oni są tacy spięci? Czy ktoś mi to może wyjaśnić? What the fuck? Panowie, panowie. Chill out. Chill the fuck out. Okej, okay, praca zrobiona. Aha. Może dlatego, że tutaj jest wykrywacz metalu. A ja mam przy sobie nóż. Fuck! Dobra, już wiem, już wiem, już wiem, o co chodziło. Spróbujemy teraz zrobić mój słynny manewr wymijający, poza tym, że we mnie strzelają. Tak, tak, tak. Może pójdę do siebie do pokoiku i po prostu się schowamy. Halo, halo. Ja nie mam żadnego noża. To nie jest nóż. Kurde, i dzisiaj mnie trzepią. No nie, 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 nie podoba mi się. Tym bardziej, że mam tylko 8 HP. Może ja się położę? Nie, no dobra, powinniśmy sobie poradzić, hej. Okej, 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 już, już. Pokój, 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 bracie. Czas na ćwiczenia, okej, okay. Policjant się wreszcie ode mnie odwalił. Uff, uff, wywalę jeszcze ten przeklęty mob.
prostu, ja nie wiem po co mi to. Okej, do końca dnia dzisiaj już będę prawilnym, przykładnym więźniem, nie będę się z nikim bił, z nikim szarpał. Okej, wy się tam bicie. Ja trenuję muskuły, żeby po prostu móc rozerwać ten płot. Taki będę. Okej. Bicę już prawie jak w prawdziwości. Jest energia. Kopa. Come on, koleś, come on. 75, dobra, przynajmniej spada to. Ale naprawdę, strasznie zdenerwowani. Panowie, panowie, dzisiaj już na spokojnie raczej. Okej, już nie jestem zmęczony. Strefa komfortu jest naruszona, widzę. Na mnie zaraz wygrają. Byłbym szczęśliwy. Gdzie to mydło? Koledzy, koledzy. O właśnie, może ktoś by dał jakiegoś questa na mydło. Halo, Walder. Nie wiem kto rozpuścił plotki o mnie, ale Frogdia Oberwie jako pierwszy bierzesz tę robotę. Nie, na razie nie mam potrzeby klepać, chociaż opowiada plotki o nim, a generalnie jeszcze obczaję go tyły. Jest bardzo, bardzo bliska. Jesteś zajęty. Przykro mi, nie szukam tu przyjaciół. Pod prysznicem mnie? Halo. Dzień dobry, pani brat. Ej, czy mogę się tak podlizać na przykład? Komuś jeszcze? Halo. Z tego co wiem, właśnie są relacje. Na przykład jak jest na żółto, to jest w miarę okej. Okay. Jesteśmy przyjaciółmi, ale nie jesteś moim największym wrogiem. O, chyba komuś buchnąłem miejsce. Dobra, masz. Albo nie. Frajer! No dobra. 140 golda. 140 golda, halo, halo. Myślę, że można by coś kupić. Ale niestety te cebulaki nie mają nic na sprzedaż. Czy masz coś ciekawego? Lina, mundur strażnika, nie musi. Śrubokręt. Martin. Martin to prawilna morda, widzę. I na pewno kupimy chyba od niego ten śrubokręcik. Bo myślę, że czemu nie? Czemu nie? Tylko jedynie troszeczkę się cykam, że zaraz mnie pały po prostu przefiskają i będzie lipa i stracimy śrubokręt, który przed chwilą bym kupił, nie? Więc myślę, że dopiero jutro sobie obczejmy to. Jest coś w szafce? A, mogę się schować. Fajnie, personel szpitala. Halo, halo? Okej, nikogo nie ma, więc możemy sobie poobczajać. Śmiesznie, śmiesznie, zestaw do pedigir. Pączek! Halo, miałem komuś ciastko ogarnąć. Kubek. Czy nam się może przydać kubek? Okej, mam nadzieję, że się przyda. Nikogo tutaj praktycznie nie ma, więc myślę, że możemy wołować dalej. Czekolada, okej, czekolada jak najbardziej, miętówki. Jala, mogą się przydać. Wszystko się może przydać w więzieniu, hej. Ronald, zobaczmy co ma Ronald. Rodat ma skarpety i brudny uniform. Okej, gąbka morska. Gąbka morska, śmieć się lub nie, ale też może być bardzo przydatna. Skarpeta, skarpeta niech leży. Okej, tutaj jest przypał. A nie chcę jeszcze bardziej i szczególnie rozścieszyć strażników. Halo, halo, okej. Nic nie widzicie. Widelec, czekoladkę już mam, dobra. Oh my god, fuck, widzieli mnie jak dochodziłem. Kurde, muszę być bardziej dyskretny, to na pewno. Taśma klejąca po raz kolejny, pluszowy miś, naprawdę? Naprawdę? I on trafił do więzienia? Okej, myślę, że... czego mogę się pozbyć? Raczej zróbmy to w ten sposób. Okej. I tutaj moje fanty, mój misio i miętówki, myślę, że możemy tutaj na razie schować. Halo, halo, wieczorny czas wolny. Okej. Jako, że mamy czas wolny, to idę jeszcze podkoksić w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku jest sporo kokszenia, ale wydaje mi się, że trzeba trochę ogarnąć naszą postać, no. Bo wydaje się być lekkim cieniasem. Ale czy to już jest koniec czasu wolnego? Za minutę? Nie, na szczęście. Dobra, to ja pakuję dalej. No co, no, buły same się nie zrobią. Ktoś musi, 28 zdrowia, okej. Przynajmniej zobaczcie jak się nam pięknie zwiększa maksymalne zdrowie. Nice, 29. Pracowałem nad swoim... What the fuck? Ciosem?
strasznie mamy dużo wolnego czasu. Takie więzienie to skarb. Prawie jak norweskie więzienie. Dobrze, 22, czyli chyba już będziemy musieli kończyć. Chodźmy się jeszcze opłukać, żeby nie śmierdzieć na apelu. Hej, zobaczcie, jak dbam o to wszystko. Dobra, lecę, bo po prostu przecież umrą beze mnie. Tak bardzo tęsknią. Hello. Ein, zwei, drei, Polizei. Oto szczęśliwi, okej, zwycięzcy dzisiejszej rewizji. Renard and Clark, yeah! Czyli nie musimy się przejmować. Zajebiaszczo. Nice. What the fuck? Nie wiem, czy to jest motek? Tak. Dlatego jesteś policjantem. Okej, okay. I jeszcze kawior jemy. No jak pięknie. Dzisiejsze posiłki. No szkoda, że jest 23. Raczej na dzisiejszy posiłek się nie załapiemy. Ale możemy pójść spać. Okej, myślę, że dzisiejszego dnia zrobiliśmy naprawdę wiele. Tak więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, ludzie. Pa, pa.